Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, wysłuchamy sobie dzisiaj fragmentu pastora Lewandowskiego o tej dominacji grzechu i zobaczymy sobie, jaka to jest obrzydliwa herezja. I podzielę się z wami kilkoma doświadczeniami z misji. Prawda, jak wiecie, spędziłem na misjach trochę czasu. Właśnie najwięcej spędziłem czasu właśnie w Azji dalekowschodniej. Tak, Filipiny, Indie, Malezja, Singapur, zahaczając o Tajwan. I przyjrzymy się troszkę dzisiejszemu światu. Moi drodzy, żeby obalić brednie totalnej deprawacji, wystarczą dwie rzeczy. Nawet nie Słowo Boże i teologia. Trochę socjologii, o ile dobrze pamiętam, socjologia jest nauką o społeczeństwie, tak, obserwowaniem zachowań społecznych i tak dalej, i trochę podróży. I to wystarczy, żeby kalwińskie wymysły luterskie o totalnej deprawacji legły w gruzach. Więc podzielę się z wami pewnymi spostrzeżeniami świata, jak i pewnymi doświadczeniami z zakątków misyjnych. Ale posłuchajmy sobie najpierw pastora Lewandowskiego, i później, moi drodzy, na chłopski rozum. Na chłopski rozum. Nawet nie bez Słowa Bożego, które kompletnie obala tą brednię. Tak jak wczoraj, żeśmy sobie mówili na podstawie Księgi Izajasza, Bóg, który czeka. Dlaczego czeka? Przecież jest suwerenem. Dlaczego czeka na swój, uwagę, naród wybrany, żeby się nawrócił? No jak w ogóle mógł się zbuntować przeciwko Bogu, skoro kalwinizm czy rzeczowych nie ma władzy i możliwości sprzeciwić się Bogu? No to jak? Wybrał sobie naród, który mu się sprzeciwia i ucieka? No, kalwinistów wywiało. Odezwą się pewnie, jak znajdą troszkę więcej pola do manewru. Prawda? Więc posłuchajmy sobie trochę pastora, a później trochę spostrzeżeń takich o świecie i podzielę się z wami pewnymi przeżyciami. Nic z jego wnętrza nie skłaniało go w lewo lub w prawo, ale pojawił się czynnik zewnętrzny, który sprawił, że on swoją wolną wolę, wolną decyzję skierował w stronę przeciwną Bogu. Kto starszy, to pamięta tą reklamę, nie? Pij mleko. W przykrym momencie historii wolna wola człowieka stała się niewolna, ponieważ popadła w niewolę grzechu. Człowiek umarł duchowo, Biblia mówi. Umarł duchowo. Utracił moralną równowagę w podejmowaniu decyzji. Od tego momentu pojawił się wewnętrzny czynnik grzechu, który po dziś dzień determinuje wolę potomków Adama. Przygniata ich w stronę grzechu, naciska ich, by wybierali zło. Dobra. Przygniata ich, determinuje ich, by wybierali zło. Moi drodzy, ile jest ludzi na świecie? 7 miliardów? Coś takiego. Wyłączmy, jest 1 200 000 300 katolików, coś koło miliarda protestantów, jakieś 900 milionów. Dobra, 2 miliardy chrześcijan. Więc jest 5 miliardów ludzi. No oczywiście katole też, bo katole nie są nowonarodzeni, katole idą do piekła. Więc mamy tylko 1 miliard biblijnie wierzących chrześcijan spośród 7. Tak? Jakby wyglądał świat, moi drodzy, gdyby 6 miliardów ludzi nic nie robiło, tylko grzeszyło? Jak sobie to wyobrażacie? 6 miliardów ludzi wstaje i nic ci cały dzień nie robi, tylko grzeszy.
zmartwychwstały nie może, nie jest zdolny do dobra. Grzech jest zdeterminowany grzechem. Jest niezdolny panować nad nim. No, mówiliśmy o tym. Bóg nakazał, mówi do Kaina. Grzech leży u twych wrót, ty masz nad nim panować. No, Kelwinów tutaj nie ma, żeby to wyjaśnić. Nie, ale wyobraźcie sobie, no, to właśnie takie socjologiczne trochę chyba, nie? Zakrawa to na socjologię. 6 miliardów ludzi, którzy przez 24 godziny na dobę grzeszą. Kiepsko to widzę, moi kochani. Moi drodzy, na świecie jest około miliarda, coś miliard muzułmanów. Mieliśmy w Europie parę lat temu serię zamachów, co było kilka ludzi. I wielka tragedia tu w Stanach też. Wyobraźcie sobie, że cały miliard muzułmanów nic innego nie robi, tylko lata z pasami szachida i się wysadza, bo przecież są niezdolni do dominacji tej... nie są zdolni do dominacji grzechem, nie? No to co? Wysadzi się, bo nie jest zdolny się zdominować, nie? Lotniska, sklepy, markety, ulice, samoloty, nie? No, miliard ludzi. Się wysadzi paru. Ile jest ofiar w Europie, w Stanach? Miliard. Nic nie robi, tylko się wysadza. No przecież są totalnie zdeprawowani. I teraz, no też tak trochę obserwacji, moi kochani, ja żyłem w świecie islamskim, w Malezji. Nieopodal jest Indonezja, tak? Indonezja jest najbardziej, jednym z najbardziej islamskich krajów na świecie. I tam mamy zamachy terrorystyczne, tak? Na Filipinach też są muzułmanie, też są zamachy terrorystyczne. Za chwilę się podzielę z wami pewnymi przeżyciami z Filipin. Takimi swoimi, już nie jakieś takie, tylko to, co ja przeżyłem, nie? I moi drodzy, mamy muzułmanów, którzy się wysadzają. Jedźcie do Malezji. Jedźcie do Malezji. Islamskiej. Gdzie za posiadanie nielegalnej broni jest kara śmierci. Nawet za posiadanie nielegalnie nabojów mogą rozstrzelać, bo to będzie oskarżenie za posiadanie ładunków wybuchowych. Byłem w Malezji i tam nawet nikt z nożem nie wyjdzie. 70% muzułmanów. A więc wszyscy powinni latam wysadzać się w powietrze na marketach jeden koło drugiego. Nie. To dlaczego jeden islam się panuje nad tym, żeby się wysadzić, a drugi się wysadza. Jeden pruje z kałacha po ludziach, nie? A drugi za posiadanie broni rozstrzela, bo to jest przestępstwo. Tak jak na wody malezyjskie wpłynęli terroryści, islamscy piraci, prawda, z Filipin i tam z Wietnamu i tam, no te ci piraci, no to Malezja przecież powinna, no co, to brat brata z tego, nie? Oni się tam nie patyczkują. Okręt wojenny, wysadzili tego, wystrzelali tych, co byli w wodzie i koniec. Krótka piłka. Bo nie tolerują terrorystów. I tą ciśninę, jak sobie weźmiecie Malezję z tych dwóch wysp, jak przepływali przez to już teraz po prostu opływają naokoło. Popatrzcie sobie na mapę, tak? Jak tam przepływają, to teraz to już tam nawet jakimś okrętem atomowym się będą bać przepłynąć. Bo oni wiedzą, czym to śmierdzi. Więc... 6 miliardów ludzi grzeszy i miliard ludzi się wysadza. Jakby ten świat wyglądał? Islam islamowi nierówny. W sąsiedniej Indonezji są zamachy, tak? I raz po raz docierają do nas wieści o zamachach, głównie na wyspie Bali. Tak, na Filipinach, gdzie jest kraj zdecydowanie katolicki, ale jednak około 14-15% jest muzułmanów, głównie na Mindanao. I tam są zamachy terrorystyczne, tam jest utwarta, można powiedzieć, wojna partyzancka. Ja byłem świadkiem, widziałem, słyszałem te strzały, wybuchy i helikoptery i tak dalej. Prawda? I skutki zamachu, bo kilka dni przed moim lądowaniem właśnie wysadzili cały terminal na międzynarodowym lotnisku w Davao.
później to lotnisko zamknęli, otworzyli nowe lotnisko. To wjazd na to lotnisko to jest chyba, nie wiem czy w Polsce jest taki wjazd do koszar wojskowych, gdzie są kilkumetrowe nasypy z ziemi po obu stronach, wąska droga i żeby dojechać na parking przed lotniskiem, to są ze 4 kontrole. Tak i wszystko pod kałachami. A nasypy są po to, żeby samochodem gdzieś nie odbijać tego. Jest po prostu, trzeba jechać prosto, nie? Nie da się robić krzywych ruchów. I między pasem dla wjeżdżających i wyjeżdżających, betonowe murki, tak? No, nie da się tam robić krzywych ruchów. A próba krzywego ruchu, no to naście kałachów zaraz próbuje. Prawda? Więc islam islamowi nierówny, nie? Jeden panuje nad grzechem, jeden jest uczciwy, tak? Ten malezyjski, a na przykład część islamistów w Indonezji się wysadza w powietrze i morduje i kradnie. W Indonezji krzywdy nie zrobią. Przepraszam, w Malezji. Ja chodziłem spokojnie po ulicach, jeździłem po mieście w nocy, w południe, po śniadaniu, przed śniadaniem i po kolacji, i przed kolacją i w środku nocy, jak mi przypadało lądować, czy przekraczać granicę z Singapurem i nikt nawet do mnie krzywo nie spojrzał. Tak? W Kuwejcie, co prawda, też te wszystkie w turbanek i tak dalej, wszyscy uprzejmi, kulturalni, tam się nikt nie wysadził w powietrze. Przecież widział białego imperialistę, białasa, złamasa z Europy jeszcze, nie? No przecież mógłby mnie sprzątnąć, jest zdeterminowana przez grzech. Oni nie lubią białych. Przecież Kuwejtowi jest bliżej do tych ekstremistów, nie? A jednak co? Taksóweczka, kawka, ciastko. Fajne rozmowy, uprzejmość, wszystko, nie? No to gdzie ta deprawacja grzechem? Gdzie ta deprawacja grzechem? Jakoś potrafią być dla mnie grzeczni, a grzeczność nie jest grzechem. Uczciwi. Uczciwość nie jest grzechem, uczciwość jest cnotą. Kochają się, mają swoje żony, mają swoje dzieci, kochają te dzieci, opiekują się matkami, opiekują się ojcami, czci ojca swego i matkę swoją. To nie jest grzech opiekować się chorą matką. A to robią muzułmanie, to robią buddyści, to robią hindusi, to robią szyntuiści. Ludzie, których widziałem na oczy i wiem, że według kalwińskiej herezji o totalnym popchnięciu do grzechu oni powinni matkę zabić, wykopać, po co mi kłopot, nie? Oni kochają, pochylają się, karmią, przewijają, będąc w biedzie, dzielą tą biedę, dzielą się z matką, z ojcem chorym, nie? Nie, to jest grzech. Totalnie deprawacja, niezdolnie do dobra, wszystko grzech. Trzeba być naprawdę, przepraszam, idiotą, żeby w ogóle coś takiego wierzyć i nie mieć w ogóle bladego pojęcia o świecie, tylko zamknąć cały świat do swojej garażowej sekty, gdzie jest 100 ludzi. To jest naprawdę takie garażowe myślenie, typowo garażowe myślenie, które absolutnie się nijak ma do rzeczywistości świata. Moi drodzy, w tych swoich misyjnych podróżach, służbie spotkałem się właśnie z dobrocią od ludzi, którzy powinni mnie zabić i sprzedać i wydać się terrorystom, tak? Kto mnie ostrzegł przed tym, że NPA mnie ma na oku na Filipinach? Nowonarodzony chrześcijanin? Nie. Zasługujące na potępienie kompletnie zdeprawowany muzułmanin. Zgrzeszył, że podszedł do mnie, mnie ostrzegł, że NPA mnie ma na oku. A porwanie to jest albo kula w łeb, albo pieniądze od rządu z Polski. I to grube miliony za białego. Może by zapłacili, a może by i nawet grom po mnie przyjechał.
I możliwe, że tak by było, tak jak pojechali Gromowcy, czy już nie pamiętam dokładnie, chłopaki z Lublińca czy z Gromu, jak porwali naszych chyba w Nigerii, tak? Z polskiej misji humanitarnej czy z Czerwonego Krzyża. Pojechali. Po porwanych przez terrorystów nigeryjskich marynarzy też pojechali chłopcy z Nigerii, nie? Do Nigerii. Czy tam do Somalii. Gdzieś był, to było bardziej medialne. To o misjonarzach z chyba z PCK to chyba mniej medialne, ale pojechało tam kilku naszych, nie? Czy by przyjechali po mnie? Może tak, może nie, albo by zapłacili kasę. W każdym bądź razie, jeżeli oni by byli kompletnie zdeprawowani, to jest moje osobiste doświadczenie, to oni według tej kelwińskiej teorii powinni mi ściąć łeb i zanieść do tych bandy Abu Sajewa, tak? Do NPA. Albo mnie związać, zlinczować i wydać, żeby ci mieli na kasę. NPA to jest New Filipino Army, czyli Nowa Armia Filipin. To są rebelianci, którzy walczą z FA, tak? Filipino Army. Filipińska Armia, no to jest regularna Armia Filipin. Czyli ci dobrzy, a NPA, no to są terroryści Abu Sajewa połączeni z Al-Kaidą, tak? No to są te siatki Al-Kaidy. Prawda, którzy dokonują zamachów i tak dalej. I moi drodzy, właśnie ostrzegli mnie, to było między Mati a Davao, znaczy jakieś 2 godziny od Davao w kierunku przez San Isidor w Mati, tam działałem trochę, Mati San Isidor, nad samym brzegiem przepięknych, bajecznych widoków nad oceanem i właśnie tam mnie ostrzegli. Tam, gdzie jak się budziłem w typowej dżungli z wężami, krokodylami i ze wszystkimi buszmanowymi zwierzętami, widziałem wietnamskie helikoptery, wybuchy, strzały. No byłem świadkiem, że ileś kilometrów od Mati, od granic, od miasta toczyły się regularne walki, jak w Wietnamie, prawda? Między terrorystami a żołnierzami, którzy właśnie byli desantowani z tych helikopterów wietnamskich, prawda? I podejmowali walkę. Amerykanie przekazują właśnie z racji tej wojny swój sprzęt. No i to, co mieli w Wietnamie, dali Filipińczykom. Dla nich to był skok cywilizacyjny, nie? A Amerykanie sobie wyczyścili stare magazyny ze złomu praktycznie, nie? No bo taki helikopter z Wietnamu to już dla nich jest złom. No, sprawdzałem się na Filipinach. Sprawdzały się jakoś w Wietnamie, nie? No to się tam sprawdzają. Później też Filipiny. Jedziemy, jechałem autokarem. Już nie pamiętam, jak się tam trochę tym autokarem po Mindanao wytłukłem. No i nagle hamowanie, wyskakuje 6-7 żołnierzy z bronią. No i wszystkim każą wysiąść. Prawda? I też taka sytuacja już trochę podbramkowa, przynajmniej dla mnie, nie? Bo ja też nie znałem wszystkich tych realiów, nie? Wysiadać. No jednak wysiadam, wszyscy stoją i no to dobra, no tu jest tłok z jednej strony autokaru, autobusu, no to pójdę gdzieś z drugiej strony. Nie? No po co się tak? I łapie mnie za rękę i mówi, gdzie idziesz? No gdzieś, tak mówi, odstrzelą cię. Ja? Mogą cię odstrzelić. No wtedy to był 7 stopień zagrożenia. Oni tam mają jakieś te swoje skale. Czyli w razie jakiegokolwiek ryzyka krzywych ruchów mogą zabić nawet niewinną osobę. Jeżeli się jakoś źle zachowa, nieświadomie czy nieświadomie, żołnierz tego nie musi wiedzieć. Widzi jakieś pewne krzywe ruchy, może zabić
w obronie własnej, bo tam jest bardzo wysokie ryzyko, szczególnie żołnierzy, że mogą być zabici przez właśnie terrorystów czy jakiś tam właśnie. I no, może do mnie by tak szybko nie strzelili, bo jestem biały, ale mi mówi, słuchaj, stój tylko po jednej stronie. Oni muszą widzieć. Dwóch czy trzech weszło do autokaru, mają prawo wywalić wszystko, tak? W poszukiwaniu narkotyków, broni, ładunków wybuchowych. Taki tam jest problem. I nawet ten prosty gest. Stój, nie obchodź, nie oddalaj się, bo cię mogą odpalić. I nie mieliby żadnej konsekwencji, by nie ponieśli. Bo jest bardzo tam, bardzo wysokie ryzyko śmierci z ich strony, nie? Uratowało mnie, można powiedzieć, z opresji. W krytycznej sytuacji, jakby jakiś żołnierz nie wytrzymał stresu i od śmierci. Zresztą to nie pierwszy raz. Pierwszy raz to już byłem w ogóle 3 cm i 3 sekundy od rozstrzelania. Prawda, to tak dodam nawiasem, nie? Że wyjeżdżaliśmy z Davao do Digos, a wszystkie drogi wylotowe z miasta są kontrolowane przez jednostki wojskowe, które w prowizorycznych koszarach, w namiotach patrolują 24 godziny na dobę. Jechamy z przyjacielem na domiar złego czarnym pick-upem Toyotą i przyciemniane szyby. Najgorsze, co może być. Przemalowaliśmy później tego pick-upa właśnie z powodu problemów. Wiecie, na jaki kolor? Na różowy z białymi nadkolami. Tak, jeździliśmy później różową Toyotą pick-upem z białymi nadkolami. Po prostu bardzo męski samochód. Ale ważniejsze było dla nas bezpieczeństwo, bo jak nas widzieli już później żołnierze, to no dobrze, jedźcie, nie? Niż, prawda, narażać się na jakieś nieprzyjemne sytuacje, szczególnie jakby się jechało z jakimś, z nową osobą, która nie zna rzeczywistości, tak? No to nie tylko ona, ale wszyscy moglibyśmy zginąć. O co chodzi? Jedziemy tam czarnym pick-upem, Toyotą. Toyota, nie? Skąd my znamy Toyoty, pick-upy? No właśnie, tam w Afganistanie, w Iraku, to oni już tam, ci terroryści, wszyscy Toyotami jeżdżą, nie? No to właśnie taką Toyotą żeśmy jechali. Wylatuje czterech gości z kabachami. Dwóch z przodu i dwóch po bokach. Ja się tak odwracam, no to miałem kałacha od siebie, od głowy tyle. Kierowca, przyjaciel, tyle kałacha od głowy i dwóch z przodu, no to ile? 2 metry przede mną, 4 kałachy na nas. Się tak odwracam, na kole, tutaj miał jeszcze na nasypie wielki CKM z zaworkami z piaskiem. Teraz do czego byłem 3 minuty i 3 centymetry i 3 sekundy od śmierci. Gdybym ja się schylił, nie? Jaka jest pierwsza reakcja człowieka, jak widzi, że gość wylatuje z kałachem? Schylić się pod deskę, nie? Jak będzie strzelał. A właśnie w tej sytuacji paraliż mnie, co jakby mnie chyba anioł stróż sparaliżował. I siedziałem prosto i spokojnie. I to mnie uratowało. Bo później mnie żołnierze tłumaczyli, chłopie, jak gdybyś się schylił gwałtownie, my prujemy ze wszystkiego, co mamy. Winny, niewinny, biały, czarny, zielony, żółty, kosmita, prujemy. Dlaczego? Bo właśnie na punktach kontrolnych, jak jadą terroryści, dokładnie w takim samym, taką samą Toyotą, jaką my. Jak się schylają, to wyciągają albo kałacha, albo bazuki. I dużo ludzi, żołnierzy ginie na tych punktach kontrolnych. Więc jak oni widzą, że koleś wykonuje jakiś gwałtowny ruch pod deskę, że wyciągnie bazukę i walą przez szybę, oni prują ze wszystkiego, co mają. A więc cztery kałachy na mnie by poleciały i CKM parę metrów od samochodu. No to takich sytuacji miałem, pod lufami byłem nieraz. Też sobie wysiadam z jednej kontroli,
Już wiedziałem, że są kontrole wojskowe, że nie wolno obchodzić autokarów. Po prostu tak jak wojsko mówi, trzeba stać. No i no, tak mi jeden, nie? Kawa, palec na spuście i pod nerki, nie? I tak czuję kałacha i wiem, krzywy ruch i on tam nie patrzy. Nie? Jak on się zestresuje, bo to też w zależności od człowieka, nie? Jak on się zestresuje, on pociągnie za spód, rozpruje mnie. A nic, koniec. No. Chłop się zestresował, jest wysokie ryzyko śmierci. Co, biali też są terrorystami, nie? Też przecież idą na islam i tam walczą po tej stronie tych, nie? Więc oni znają te rzeczywistości. Oni naprawdę znają, może lepiej niż my, bo oni się z tym stykają 24 godziny na dobę. Ale dobra, jestem w Indiach i otacza mnie grupa na motorach z kijami do krykieta, z maczetami. No, czy chodziło im tylko o kasę? Nie wiem. W każdym bądź razie nie wyglądali na tych, którzy chcieli zagrać ze mną w krykieta i nauczyć mnie, jak się maczetą wykaszać trawę. Zresztą już wtedy wiedziałem, jak się tym posługiwać. I wychodzi nie z gruchy, nie z pietruchy i nie wiem skąd. Jakiś kafarek taki. I mówię, zostawcie go. Teraz zobaczcie, jakby on by był totalnie zdeprawowany, to on im powiedzie, ubić go i okraść go, nie? Jakby był totalnie zdeprawowany, no przecież jest biały, na pewno ma milion dolarów w każdej kieszeni. Ubić go i okraść. Przecież powinien tak powiedzieć. Albo zostawcie go. I oni wszyscy, nie wiem, jakby się go wystraszyli, wszyscy na motor i... Nie miałem nawet okazji temu panu podziękować. On jakoś patrzę, wyszedł skądś, oglądam się, wyszedł i ślad po nim zaginął. Gdzieś się schował za górą, za krzokiem, za drzewem, nie wiem. W każdym bądź razie sytuacja taka, no... No i teraz co, totalnie zdeprawowany, no to powinien mnie ubić, nie? Jednak tego nie zrobił. Jednak tego nie zrobił. Dlaczego? Przecież miałby kasę. Co tam policja? Co tam policja w Indiach? Nie? No czy dobra, Meksyk jest chrześcijański, no ale to jest katolicki kraj, więc niewierni idący do piekła totalnie zdeprawowani. Nie? Jestem w hotelu w Monterey, miałem jechać na lotnisko, miałem lot do Houstonu. I dziewczyna mi mówi, zamów taksówkę hotelową, będzie bezpiecznie. Jak weźmiesz taksówkę z ulicy, mogą cię wywieźć, okraść, ewentualnie zabić, porwać. Rzeczywistość Meksyku, tak? Zapłacisz więcej. Uczciwie mi powiedziała, zapłacisz więcej, ale będziesz miał bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nic ci się nie stanie, bo jesteś biały. Tak, lecisz na lotnisko, na pewno masz kasę, na pewno masz jakieś tam tego. Tak by myślę, takie może być myślenie taksówkarza. Narysowała mi mapę, jak z hotelu jechać na lotnisko. Mówi, po co? Słuchaj. Jak zjedzie kierowca z trasy, którą ja ci tu narysowałem, przy pierwszej lepszej okazji, miej paszport przy sobie. Zostaw walizkę, grunt, żebyś miał paszport i pieniądze przy sobie. Wysiadaj i zjeżdżaj. Uciekaj. Dlaczego? Bo jeżeli on zjedzie z tej trasy, to znaczy, że ma krzywe zamiary względem ciebie. Jak słowo daję. Nawet gdzieś w papierach mam tą kartkę papieru z mapą, jedziemy autostradą 80, tam za mostem via. I to przecież mi powiedziała katoliczka, bo miała krzyżyk, a więc dla kalwinistów totalnie zdeprawowana, niezdolna do żadnego dobra. Dlaczego mi wyświadcza taką przysługę, która potencjalnie wyciągała mnie z opresji, bądź z utraty życia. Tam w Meksyku się nie szczepią, biały, nie biały. Jak chcą, to pociągną z cykiem, a policja w Meksyku nic nie zrobi.
Dlaczego? Bo oni sami w tym są umoczeni. Prawda? Więc zwykłe by można było powiedzieć jakieś mało znaczące sytuacje, a jednak ratujące życie. W Indiach bądź po prostu ocalające od nieprzewidzianych konsekwencji, często bardzo przykrych i czasami w ekstremalnych warunkach śmiertelnych konsekwencji. W Indiach, moi drodzy, idę, wąska ulica jest. Krowa wyszła, tak się rozwaliła. Jak przejść? Musiałem się cofnąć, obejść, nie? No ale pierwsze, no dać do parasola, przestaw się. Wychodzi babcia, starsza kobieta. I ona do mnie grzecznie mówi, słuchaj, obejdź, nie tykaj jej. Jak ją dotkniesz, to nie wyjdziesz stąd, bo ci ludzie zlinczują. Krowa w Indiach, jak będziecie w Indiach, broń Boże, żebyście dotykali krowy, klepali w dupę, w zadek. Zlinczują was, zabiją was, zatłuką. Będziecie jechać samochodem, siądzie wam krowa na ulicy, macie stać. Jak jest możliwość, żeby jechać objazdu, objedźcie. Jak nie, macie stać. Broń was Boże, żebyście krowę klepli w zadek, żeby się przestawiła. Jak was nikt nie zobaczy pół biedy, wiejcie stówą ile wlezie, ale jak was zobaczą ludzie, to zmówcie zdrowaśkę. Tak samo jak zobaczycie krowi kał. Nie wolno w to wjechać, nie wolno w to wdepnąć, trzeba to ominąć. Dlatego czasami na drogach, szczególnie wzdłuż wspólnych dróg, są korki i się często jedzie, bo jak krowa przejdzie przez ulicę i zostawi po sobie, prawda, co to i owo, to trzeba to objechać, nie wolno w to wjechać, to jest święte. Tak jak krowa jest święta, krowikaw jest święty. I nie wolno tego profanować. To jest zbierane. Oczywiście kał ma też zastosowanie praktyczne do jako wykładzina, powiedzmy, dywanowa na glinianą podłogę. Prawda? Jest bardzo dobra na podpałkę. No i oczywiście krowi kał musi być złożony w świętym ogniu na cześć bogów. Tak? W każdym razie kał nie jest czymś, co można tak o sobie wjechać, rozjechać i tak dalej. Nie. Nie. Krowa wejdzie na bazar, ja byłem świadkiem, chłop sprzedawał pietruszkę, krowa mu wsadziła łeb w te pietruszki, w te warzywa, wyżarła mu cała ten. Szczęśliwy, że krowa go nawiedziła. No ale dobra, to tak na marginesie. Moi drodzy, w tych swoich podróżach misyjnych doświadczałem życzliwości ludzi. Można by było powiedzieć bez znaczenia, ale jak mi powiedzieli o konsekwencjach, to ratujące naprawdę człowieka. I nic za to nie chcieli. Czy to wszystko było grzechem, owocem totalnej deprawacji? Jak też w Indiach próbowałem rozdawać cukierki, skopiować, prawda, schemat Filipin, nie? A tam na Filipinę, jak się pójdzie z cukierkami na wioskę, to wszystkie dzieci się zlatują. Trzeba każdemu dać po cukierku. Prawda? Ale to właśnie tak się nawiązuje kontakt z dziećmi, później z rodzicami, później salama ceginu, kumosta, mają buntak i prawda, już się zaczyna gadka, nie? I ten kontakt taki od tej strony ludzkiej, później się tam zaczęło rozmawiać. Nie znałem Bisaya, do tej pory nie znam Bisaya, prawda, ale tam na jakimś, nie wiadomo jakim poziomie, ale zawsze miałem tam kogoś, jakiegoś znajomego, który tłumaczył z angielskiego na Bisaya, prawda. No i dobra, jestem w Indiach i byłem w slumsach, prawda, miliony ludzi tam mieszka w slumsach, tak, w slumsy Bombaju, wejdźcie sobie, to jest po prostu morze slumsów. Po kostki w kale i w błocie. Tak, ci ludzie jak tam się załatwiają, to tam nie ma kanalizacji do wiaderka, jest wiaderka na ulicę. Ewentualnie raz co jakiś czas kopią takie doły i to rzucają do dołów, tak? Ale dużo ludzi po prostu na ulicę, więc się chodzi w błocie, czyli mieszanka kału, moczu i błota takiego z ziemi, nie?
No i też z cukierkami idę, to tak patrzę, te dzieci zaczynają uciekać, nie? I tak już z krykietami wychodzą do mnie, już gdzieś tam, może jaką maczetę już zaczynali mieć. I wychodzi do mnie młody chłopak. Ojciec tam pewnie, znaczy młody, no ojciec to też młody jakiś, nie? I mówi, słuchaj, nie rozdawaj tutaj cukierków. Mówię, dlaczego? Otóż dlatego, że tu jest problem z pornografią dziecięcą. Przyjeżdżają biali, przyjeżdżają właśnie obcy, rozdają cukierki, ciastka, dzieci się łapią. Później zostają porywane i padają ofiarą pornografii dziecięcej. Są wykorzystywane do pornografii dziecięcej. Teraz, czy to, że on mnie ostrzegł, to jest owoc kompletnej deprawacji? Był popychany do grzechu, czy po prostu wyświadczył mi przysługę, która ocaliła mnie od poważnych konsekwencji, od linczu, a nawet od zabicia. To był owoc totalnej deprawacji? Nie, to było dobro, które Bóg mi przez nich wyświadczył i ocalił mnie od nieprzewidzianych konsekwencji. Jakiekolwiek by one nie były, żadna z opcji nie byłaby wesoła. Tak? Co najwyżej mogliby mi tam rąbnąć w łeb, przytrzymać, wezwać policję i jak nie oni sami by mnie zlinczowali, to mogliby mnie wydać policji, bo tam są te programy socjalne właśnie, żeby dzieci w tych ubogich slumsach właśnie nie dały się złapać na ciastka, na cukierki od obcych, żeby nie były porwane, nie padły ofiarą pornografii dziecięcej, porwani nadużyć. Właściwie wszelakiej. A w Indiach o to nie jest trudno. Jak ja na tych slumsach się nauczyłem, to już później w innych slumsach tego nie robiłem. Bo tutaj mi się udało. Tutaj mi ktoś wyjaśnił. I ludzie nawet jak patrzyli na mnie z podełba, nie atakowali mnie, choć powinni mnie zaraz ubić, bo przecież byli kompletnie zdeterminowani przez grzech. A jednak mi dali szansę. Wytłumaczyli mi, jeden mi wytłumaczył, później drugi, o programach socjalnych, o tym. Zaczęliśmy rozmawiać, przeprosiłem, dobra, nie wiedziałem. Wybaczyli mi to. Nie, powinni mnie ubić. Muzułmanie na Filipinach powinni mnie sprzedać. Ile dobra doświadczyłem od ludzi, którzy nie są chrześcijanami. Czy to było zło, że mnie za darmo gdzieś podwozili, że dawali mi jeść, jak gdzieś byłem, nic nie chcieli, że dawali mi łóżko? Nieważne w jakich warunkach, bo spałem ze świniami pod podłogą. Spałem w domku, to było na Filipinach. Z bambusa, nie? I tak po prostu węże miałem pod podłogą, tak na takich pniach było, nie? Ona by tam przez te dziury, tam przez te szczeliny nie weszła, ale to miałem węże pod sobą. Później miałem domek, pod domkiem mają obory, nie? Czyli tak z 1,5 metra nad ziemią na takich palach jest, normalnie rodzina mieszka, a pod podłogą są świnie. Prawda? Jakaś tam przegroda, jakieś tam kury, nie? I to trzymają pod tym. Pod podłogą ja widziałem różne rzeczy. Prysznic brałem, po prostu 4 kołki, worek parciany i z beczki pod palmą. No i, ale co, to mieli, to mi, i to się brało. No misjach nie ma 5-gwiazdkowych hoteli. Mieszkałem i żyłem na poziomie ludzi, gdzie pracowałem. Czyli spałem w bambusowych chatkach z komarami, cierpiałem dengę tak jak oni, nie miałem siatek, nie miałem IC, czyli tych jak to się nazywa, klimatyzacji, tak? 95 stopni, człowiek się pocił, nie spał, oni spali, ja nie mogłem, bo to za gorąco. Komarów miliard, ale trudno, oni tak śpią, oni tak żyją, ja też tak żyłem. To mi to brałem, co dostawałem. Miałem lepszą łazienkę z płytkami, dobrze, miałem glinę po prostu na ziemi, paletę, beczkę wody,
i zaparczane workiem. No i lunio, gra muzyka, czemu co? Zawsze trzeba mieć płyteczki marmurowe? Nie. Zawsze trzeba spać w komfortowym łóżeczku? No co to tam leżanka z bambusa? Nakryć się prześcieradłem, żeby tego, co tam, nie? Ale dostawałem to i oni za to nic nie chcieli. Nie, totalna deprawacja. Nie. Pastorze Lewandowski, zostaw swoją garażową sektę. Drodzy kalwiniści, zostawcie wasze sekty garażowe i garażowe myślenie i spójrzcie na świat. Ile jest dobra na świecie, który powinien według was być totalnie zdeprawowany. Wsiądźcie w samolot i jedźcie do Malezji, jedźcie do Tajlandii, zahaczcie o Kuwejt. Jedźcie do Kuwejtu, zobaczycie, czy was tam wysadzą w powietrze. Nie, będą dla was uprzejmi, będą was mile przyjmować wszędzie. Kulturalni, normalni ludzie, a nikt was tam nie zabije. Jedźcie do Indii, jedźcie do też islamskiej Malezji. Tam do was nikt z nożem nie podskoczy. Bo to jest zakazane. Terroryzm, akt terroryzmu jest zakazany. Surowe więzienia za handel bronią, za posiadanie broni, za posiadanie narkotyków, za akt terroru kara śmierci w łeb. Tam wam nikt nic nie zrobi. Ale przecież tam powinni was wszystkich w powietrze wysadzić. No bo przecież jak to jest, nie? No to... No właśnie, to takie gadanie, wszyscy zdeprawowani, świadczy tylko o waszym garażowym myśleniu. Nie potrzeba Słowa Bożego, naprawdę nie potrzeba sięgać tak wysoko do Słowa Bożego i do teologii. Wystarczy trochę socjologii, spojrzeć na świat, wsiąść w samolot i pojechać do dzikusków. I zobaczyć, że ci, których kalwinizm potępia, są bardzo często na wyższym poziomie społecznym niż nie jeden katolik i protestant, jeżeli chodzi o taką uczciwość. I mają w sobie więcej empatii niż nie jeden protestant i katolik. Bo prawa, choć nie znają, idąc za głosem natury, wypełniają prawo, drugi rozdział listu do Rzymian. Dobrze, moi kochani, nie przeciągam, bo... takich historii najrozmaitszych, prawda, zwykłych gestów ludzkiej życzliwości, których posłuchałem, a których jakbym nie posłuchał, mógłbym być może już na tamtym świecie. Tak? Bo miałem dużo takich sytuacji. Naprawdę dużo miałem sytuacji, gdzie byłem pod kałachem. Dużo miałem sytuacji, gdzie naprawdę musiałem wiać. W Meksyku jak byłem, to też po prostu... słuchaj, nie pokazuj się, nie? Przyjdź za jakiś czas. Musiałem opuścić bazę. Wróciłem... No, na lot wojska. No bo co? No bo już gangi narkotykowe, porwania tam też sporywają w Meksyku. Tam też nie jest wesoło. I też dostałem cynka. Weź, może lepiej będzie, jak się usuniesz. Wyjechałem do Saltillo na pół dnia praktycznie. Przyjechało wojsko. Oni jak przyjechałem, jak wróciłem, to jeszcze ich widziałem, ale no, była jakaś krzywa akcja, nie? Mówiłem, że jakbym został, by mi się nic nie stało, no ale no, jest jak jest. Ludzi trzeba słuchać. Bo oni lepiej znają sytuację niż ja, co jestem z zewnątrz, nie? I takiego słuchania ludzi, słuchaj, nie pokazuj się, słuchaj, nie wychodź. W Indiach przez 3 dni nie wychodziłem z domu.
Bo mi ludzie powiedzieli, dobrzy ludzie, dlaczego? No bo były punkty, jak o 1 rupię o 1 centa podnieśli paliwo, tak? To wtedy po prostu demolki były takie, że ja się kręcę. Bo lepiej będzie dla ciebie, jak będzie w domu, bo oni nie patrzą, biały, nie biały. Siedziałem w domu. Sytuacji, moi drodzy, w których doświadczyłem ostrzeżeń, pouczeń. Mogłem to naprawdę mnożyć, ale nie chcę, bo bym tu do jutra nie skończył. Już 45 minut jest. Zwykła życzliwość. Proste słowa, proste gesty. 5 minut wyjaśnienia pewnych rzeczywistości, których człowiek nie rozumie, może człowieka uratować od bardzo przykrych konsekwencji ze śmiercią włącznie. Czy to jest zło? Ostrzec kogoś, wyjaśnić, prawda, że jak będziesz to robił, to może cię ktoś zabić, zlinczować. To jest efekt totalnej deprawacji, tak? Być może właśnie dlatego, że starałem się słuchać tych ludzi i wskazówek po całym świecie, gdzie byłem, mogę do was mówić i się podzielić tym z wami, bo już mógłbym nie żyć, gdybym starał się być mądrzejszy od nich. Od lukersów, jak to się mówi. Zwykli ludzie. Niewierzący. Ratowali mnie. Byłem odbiorcą ich dobroci. Ale kalwinizm? Nie, to wszystko grzech. Tak? Nie. Nie ma totalnej deprawacji. Wyobraźcie sobie 6 miliardów ludzi totalnie zdeprawowanych, którzy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny nic nie robią, tylko grzeszą. Pozdrawiam i przepraszam, że tak długo.